Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Za dużo space'ów w tym tygodniu, prawda? No ale jakoś się tak rzucił maraton malutki. Jeśli chodzi o zagrodę, myślę, że dzisiaj możemy ją dokończyć, uruchomić. Znaczy, z uruchomieniem to jeszcze chwila, bo w dalszym ciągu potrzeba mi poprzenosić owce, podokańczać ściany. Tutaj coś mi się nie wyszło. Tak. Dobra, teraz jest ok. Zasadniczo chodzi mi tutaj o ten moment podpodłogowy. Przydałoby się w końcu dorzucić do niego wszystkie pozostałe mechanizmy. O, zapomniałem, kurczę, o beczkach, ale to jeszcze zanim to nastąpi, to i tak musimy tutaj przecież kilka rzeczy porozkładać, mianowicie ranchery, wszystkie po kolei. Tutaj się pojawi problem, czy jak tak robię, to się ustawia w tą mańkę. Owszem, a jak tak robię, to też się ustawia w tą mańkę. Dobrze, czyli tutaj się nie będziemy musieli przejmować. Każdy z tych rancherów powinien objąć swoim zasięgiem całą zagrodę. Tak to zostało policzone i mam nadzieję, że tak jest. I w każdej z tych zagród będę miał owce w innym kolorze. Bo tak. Po to, aby się one nie mieszały, abym posiadał w miarę jednorodny dopływ. Tu już chyba jest koniec. Odwróćmy się od tego korytarza, żeby się nie myliło. Dlatego jest koniec, bo jako że mamy 16 kolorów, to potrzebny nam był kwadrat złożony z farm o wymiarach, kwadrat z farm o wymiarach 4x4, prawda? Więc zrobienie czegoś długiego nie za bardzo miało sens. I wiecie co? Zaczyna mnie coś, czego nie miałem dawno. Mianowicie przysiada mnie przy stawianiu bloków. To jest ciekawe, naprawdę. Servo, the blacklist i działaj zawsze na low. Te serwa mają nam od razu wysysać wszystkie graty. Z jakiegoś powodu w tym momencie nie współpracują ze sobą. A, właśnie, żeby oszczędzać rury, decydowałem się na takie rozwiązanie. Zastanawiam się czy w dokładnie identyczny sposób czy w dokładnie identyczny sposób nie rozwiązać kwestii z zasilaniem. Trochę może być problem. Delikatnie. No ale najwyraźniej się tego nie da obejść. A może się da. A jakbyśmy wyciągnęli nasz super mega kill off. Jedyny, który posiadamy, jest niestety z Silk Touchem. No cóż, to takie rzeczy się zdarzają. Żeby nie było. I tak ustawimy to w ten sposób, to policzmy sobie, ile rurek będziemy potrzebowali na połączenie tego systemu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. W porównaniu do raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Totalnie się nie opłaca. Zamienił stryjek siekierkę na kijek, nawet może jeden mniej w tej chwili, bo to było połączenie od do, a w następnym przypadku już będziemy mieli połączenie tylko od tego, czyli dwa odcinki rury de facto mniej będziemy zużywać, więc połączenie po długości korytarza jest zdecydowanie bardziej opłacalne pod kątem oszczędności materiałów. Bo jednak te rury kosztują, bo to są te lepsze, to są harde ledy, a harde ledy kosztują inwar. A inwar jest dość cenny w porównaniu z pozostałymi gratami. No, rurka z itemkiem akurat mogliśmy tak zrobić. Tutaj nie za bardzo jest taka możliwość. Połączymy ten system. No i taki sam korytarz trzeba wykonać po drugiej stronie ściany. Rancher, zapomniałem o ośmiornicach. Tu miał być zbiornik na ośmiornicę. Ha, no dobra, to powiedzmy, że w międzyczasie coś się
coś się wymyśli w związku z tym. Ale zbiornik na ośmiornicę. Tak. Będę musiał coś zaimprowizować. To w takim razie dajcie chwilkę. Dokończymy za momencik. Wiecie, co zaobserwowałem? Coś mi się wydaje, że Thermal Dynamics zaczyna delikatnie cierpieć na ten sam syndrom, na który kiedyś cierpiał ten, jak się nazywa, Ender.io, czyli w momencie, kiedy dostawimy jakąś rurę, zaczynają się problemy. Zwróćcie uwagę, teraz chodzę, jest w miarę płynnie, dostawiam rurę i kurczę, lagi 20 fpsów i teraz przeszło, prawda? Czyli to wygląda tak, jakby w momencie dostawienia czegoś do systemu, odświeżenia samego systemu, widzicie, teraz zdjąłem i znowu, pojawiają się problemy techniczne. Na szczęście nie jest to tak, że w momencie, kiedy przyczepimy blok, postawimy koło którejś rury, na szczęście wtedy to nie ma wpływu. Problem przeliczania całej sieci pojawia się tylko w momencie, kiedy ingerujemy bezpośrednio w nią. Czyli tak jak teraz, znowu 20, nie wiem, czy to było u was widać, u mnie to widać, słychać i czuć, bo nie dość, że znowu. Nie dość, że mamy licznik FPS-ów w trakcie nagrywania, to jeszcze mi to przycina. Ale to prawdopodobnie gdzieś w procesie renderingu ucieka. Może to będzie widać, może to nie będzie widać. Również Dark mi zapodał jakąś taką radę, żebym spróbował teleportować się przez ogień. Nie działa. Jak dla mnie to coś nie ten. To źle powiedziałem. Dobra, ha, 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 Dark, bardzo kurczę śmieszne. Do wcipki się znalazł. Wracając do tego. Do farmy owiec. Ja się zdekoncentrowałem, prawie mi spalił chałupę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Powinno być 16, tak? 16 kolorów wełny. Pytanie, co z tym zrobić, bo na obecną chwilę mam tylko tam 6 beczek, prawda? Potrzebne jest ich 16. Również ciekawe, czy w ogóle mam tyle barrel. Widziałem, nie schowasz mi się, ale to są tylko 3. Czyli nam brakuje, więc musimy zrobić. Na szczęście receptura, poza tym, że się wszystko sortuje, nie jest taka droga. Są to logi plus slaby plus skrzynka, czego mamy dużo. 24, mamy zwycięzcę. Logi. Zobaczmy, jak są. Właściwie po co ja to wyjąłem z tego? A, to nie. Połkut slaby. Dobra. Już wiem, dlaczego to wyjąłem. Bo potrzebuję zrobić trochę slabów. A żeby zrobić trochę slabów, potrzebujemy trochę drewna. Ale to też nie ma większego znaczenia. Równie dobrze mogę to robić w tym miejscu, prawda? Właściwie też niepotrzebnie zrobiłem tego aż tyle. Bo to potrzebujemy 16, teraz nam to pozwoli na zrobienie większej ilości. Właściwie to też bez ładu i składu trochę tak zrobiłem. Ponieważ system AE i tak zaciągnie tyle, ile mu będziemy kazać. Więc jak, sami rozumiecie, to nie miało sensu, co zrobiłem. 13, 13 plus 6, 19 wystarczy. Mamy 15 baryl. No, dobrze, że nie miałem skrzyń wyku, bo to, co przed chwilą zrobiłem, bo skraftowałem to wszystko z shiftem, mogło się skończyć tym, że po prostu mielibyśmy zatrzęsienie skrzynek wszelkiej ilości. I teraz, co następuje? Musimy wrócić. Przydałoby się umieścić te wszystkie beczki gdzieś tutaj w tej okolicy. No, szybciej ja. Jestem. I tak szybciej niż z buta, ale jeszcze czasem się łapię, że biegnę przez korytarz. Tak. To będzie farma owiec. Więc beczki musiałyby się znajdować mniej więcej również w tej okolicy. Ten crafting table możemy stąd zutylizować. I teraz jakby to umieścić? Mamy taką trochę przestrzeń płaską niestety do dyspozycji. No cóż, spróbujmy tak to rozmieścić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, kurczę, wyjechaliśmy na schody. To nie jest dobre. To nie jest dobre, bo tak naprawdę gdzieś w tym miejscu
gdzieś w tym miejscu, przydałoby się zrobić jednak drugie drzwi. Przydałoby się zrobić jednak drugie drzwi, żeby tam nic nie wylazło, jakby tam miało wyleść i żeby się nie dostało i żeby tam nie wysadziło. Więc jednak te beczki stąd trzeba gdzieś przenieść. Trochę szkoda, że tutaj mamy. A, bo jeszcze będą kałamarnice. No to nie, to musimy zrobić zdecydowanie inny układ beczek. Ustawimy je jedna nad drugą. Ustawimy je jedna nad drugą. Z tym tylko, że by się przydało. Mógłbym użyć doli do tego, do ich przemieszczania. 3, 4, 5, 6, ile jest? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To już jest 16, plus dwie beczki z jakimiś dziwnymi gratami, więc powiedzmy, że możemy je już zalokować w momencie, kiedy są puste. Ha, możemy. No to dobrze, to dobrze. To teraz tylko pozostaje mi wejść tutaj z tyłu i podłączyć do nich rury, które będą dostarczały przedmioty z naszej farmy. Też się tak zastanawiam, prędzej czy później, bo jeżeli mamy tak, 16 kolorów wełny, plus będziemy mieli inksaki, to ja już myślę perspektywicznie, plus jeszcze mamy jedną beczkę, którą można by przeznaczyć na coś. Co można by jeszcze farmić, tak żeby to miało ręce i nogi? Mleka nie chcemy, skórę też bez sensu, mięso. Ciężko powiedzieć, więc musimy pewnie pozostać na razie przy tym wszystkim, przy tym ustrojstwie. To są dakty? To nie, to potrzebujemy. A, wrzuciłem właśnie rury do skrzyni wszystkie. Wszystkie. Oj, mój miecz! O, rany. I właśnie w ten oto sposób rozwiązaliśmy zagadkę, gdzie znikają graty Karimiego. Po prostu lądują w beczkach. No, ale teraz jak patrzę na ten system, tutaj położyłem rurę momentalnie, FPS-y nawet nie drgnęły, czyli jest to problem w momencie, kiedy całość struktury wydaje się być bardziej rozbudowana. I dopiero wtedy pojawiają się właśnie te problemy z klatkowaniem. Kiedy system, tak jak na przykład teraz, kiedy system jest większy, aż mnie korci, żeby sprawdzić, o ile większy musi być system. Pewnie więcej niż 64 elementy, jak zabrze się, bo to taki Minecraft lubi takie okrągłe liczby. Ciekawe również, czy już się na przykład pojawił patch jakiś, który to naprawia. Nie wykluczam tego. Jest to wielce prawdopodobne. Teraz pozostaje mi tylko po pierwsze. Muszę rozmnożyć owce po raz drugi. Znaczy po raz kolejny właściwie. Mam cały stak żarcia specjalnie dla nich. I po tej rundzie rozmnażania wydaje mi się, że będziemy mieli już ich wystarczająco, aby zasiedlić nimi pozostałe zagrody i je w jakiś sposób pofarbować. Wtedy pozostanie również tylko dokończenie całego pomieszczenia, żeby nie wyglądało tak obskurnie, jak to jest w tej chwili. Dokończyć ściany, dokończyć sufity, jakoś to ładnie poświetlać. O, lampy muszę zrobić. Wróciłem niedawno z Enderu. Nie, z Netheru. O, wróciłem niedawno z Netheru, przywiozłem bardzo dużo glowstone'a, więc tak, będziemy podmieniali oświetlenie z pochodni oraz carpenter z bloków, które się niestety bagują i robią ciemne plamy i to nie jest fajne w momencie, kiedy światło gaśnie w korytarzu, pojawia się nagle creeper, który jest za drzwiami i my go nie widzimy. Również tą klatkę schodową by się przydało dokończyć. Dobra. Teraz gdzie ja miałem moje. O! Tu są moje graty. Musimy się pozbyć trochę śmieci z plecaka. Za chwilę uruchomimy tą fermę owiec i w taki sposób, żeby zaczęła płynąć nam już nieprzerwanym strumieniem wełna. Słuchajcie, coś do mnie dotarło w momencie, kiedy chciałem zrobić zagrodę, bo już mi się przypomniało, po co mi były squidy. Squidy mi były po to, że właściwie w tej chwili w ogóle nie mam żadnych insaków, a że zdecydowałem się, że chcę zrobić sobie lampy z czarbę,
to po pierwsze, w międzyczasie jeszcze się zorientowałem, że dalej nie mam wiecznego źródełka. Normalnie za chwilę wieczne źródełko będziemy musieli dopisać do rzeczy do zrobienia, do wishlisty to może niekoniecznie, do tych, jak to się nazywa, do założeń, do założeń budowania na serwerze. I bo tak, bo do tej pory nie mam, do tej pory biegam do mojego strumienia. W każdym razie złapałem dwa speedy, je tutaj jestem w stanie wpuścić. Niech sobie pływają, bardzo, bardzo ładnie, będą sobie pływać w tym zbiorniczku. Jeśli chodzi o ranchera, to akurat, no, z tego co widzę, to mógłby się nawet jeszcze jeden wyżej, ten zbiornik, ale jak już jest taka zagroda, to niech do nich jest. Później wam, chłopaki, wrzucę lampkę, jak już się naprodukujecie. Ale tymczasem niestety będziecie pływali po ciemku. Ho, 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 ho. Wystawmy jedną pochodnię, bo boję się, że jest tu jednak za ciemno. Pytanie, czy ośmiornicę można rozmnożyć? Ciężko powiedzieć, chyba nie. to nie owce. Owce można porozkładać. I właśnie teraz w tym celu chyba to będę robił. Bardzo, bardzo chciałbym rozpocząć proces. O, tak, jakiś coś się spaliło. Rozpocząć proces kolorowania i zbierania tej wełny jeszcze w tym odcinku. Bo wszyscy na to czekamy. Co najmniej od dwóch, jak i od trzech już w tej chwili. No ale do tego, po pierwsze, docelowo chcę mieć po 4 owce w każdej zagrodzie. Aha, nie, to ja muszę od razu się zdecydować na liczbę owiec docelowo, czyli w tym przypadku będzie 6. Dlaczego 6 i dlaczego od razu? Ponieważ niestety one się potrafią rozmnażać przez te płotki carpentersowe. Tu jest 1, 2, 3, 4, tu jest OK. 1, 2, 3, 4, 5... 6, jedna za dużo. Kościół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu są jeszcze trzy za dużo. Tu mamy dwie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze dwie sztuki za dużo. Kici, kici. Dobra, to weźmiemy dużą. łatwiej jest złapać. Tu cztery. Tu cztery. Tu cztery. No dobra, małe rozmnażanie. W taki sposób, żeby było po 6 w każdej zagrodzie. I dopiero wtedy rozpocznę proces kolorowania. I taką ich liczbę w tych zagrodach utrzymam. 6. Żeby ich właśnie dokładnie tyle było. Ani więcej, ani mniej. Nie potrzebujemy jakiejś chorej ilości, która nam będzie niepotrzebnie tutaj serwer zabulać poprzez bieganie, odrastanie wełny. Ale tu chłopaki się rozbujali, może dlatego, że to była pierwsza zagroda, którą w ogóle uruchomiłem na dole. Dobra, dokończę przenosiny i za chwilę uruchomimy zbieranie wełny. Niestety mała wpadka. Wróciłem z nowymi komarnicami do zbiornika i zorientowałem się, że te, które tu wrzuciłem, się utopiły, czyli niestety nie działa wypełnienie zbiornika, że wypełnimy górną warstwę i on się zaleje. Coś z jakiegoś powodu. Kiedyś mi się wydaje, że to działało i wypełniało zbiornik, więc mimo wszystko będziemy musieli nalać wodę od spodu, inaczej nasze kałamarnice niestety nie przeżyją w niewoli, bo się po prostu utopią. Jakby to dziwnie nie brzmiało, ale tak jest po prostu. I w tym momencie właściwie nie pozostaje mi nic innego, tylko użyć znacznie starszej metody wypełniania przestrzeni wodą, czyli robić to zdecydowanie od dołu, co jest procesem zdecydowanie troszkę bardziej żmudnym i troszkę bardziej monotonnym, ponieważ polega na konsekwentnym wylewaniu wody sobie nad głową, żeby nie było. Musimy użyć jakiejś, kurczę, chciałem włączyć pochodnie z Space Engineersów. Cholercia. Ale dobra. Czyli tak, tu ustawmy, żeby widzieć cokolwiek w ogóle, co będziemy robić. Tak, i ustawiamy sobie, tak. I mi się dym skończył. Akurat jeszcze jedna kostka. No i teraz rozpoczynamy wylewanie, używając bloków źródłowych, które będą powstawały naokoło ścian, ponieważ... No właśnie. Robią się problemy delikatne. O, ale wydaje się, że
że ten zbiornik już się udał. Czyli, słuchajcie, to też nie jest tak do końca, bo woda... tak, nie mamy butli z tlenem, w przeciwieństwie do niektórych gier, które dzieją się w kosmosie. Zapomniałem na śmieci. Nawet nie spojrzałem na pasek, ile mi jeszcze powietrza zostało. Zobaczcie, jak to się człowiek przyzwyczaja i jakie to może być dla niego zgubne. Czyli tak naprawdę na obecną chwilę bloki z tego, co widzę, bloki wody powstają na płaszczyźnie, na której się je wylewa. Czyli tak jak kiedyś powstawało wieczne źródełko, jak się wylało na płask, teraz na całej płaszczyźnie powstaje wieczne źródełko w momencie, kiedy się ona wypełni wodą z jednej i z drugiej strony. Widzicie? I się wlało. No i dokładnie o ten efekt mi chodziło. Wydawałoby się, że to nie będzie miało miejsca. Najwyraźniej ta mechanika właśnie uległa zmianie, a nie tamto, co ja próbowałem uskutecznić. No i niestety chłopaki... Witajcie, nowe stare kałamernice. na tamte będziemy musieli poczekać. Kurczę, znowu, ale mi się zagraciło. 5 wełny. Jakiś rancher zaczął działać? Czyżby? No dobra, no ale to jak się, słowo się rzekło. Nie mamy... nie mamy pobarwionych owiec jeszcze. A muszę je pokolorować. To powiedzmy sobie, że... dobra, przedłużymy odcinek znowu. Słuchajcie, kurczę... Cholera, ile jest kolorów tak w ogóle? Bo tak, odpalam sobie to, bo została mi jedna pusta zagroda i już nie wiem, jakiego koloru mi brakuje. Bo tak, tych jest, mieszanych jest 9. Potem mamy biały, czarny, zielony, żółty, czerwony, niebieski. Prawda? To jest 15 kolorów i kurczę... What the fuck? Wziąłem jeden kolor zniknął i właściwie nie wiem który. I to jest najgorsze. Będę musiał mimo wszystko odpalić... nie do tego okopu skoczyłem. Odpalić... Ej! Kurczę, no. Coś jest, słuchajcie, nie tak z tymi kałamarnicami, bo po pierwsze... One mi się zdespawnowały, jak za daleko poszedłem. I tu może być problem. Pierwsze mi się utopiły, drugie mi się zdespawnowały, trzecie zniknęły. Nawet nie wiem, co się z nimi stało. Może wpłynęły tu głową i się utopiły. Będę musiał to zatkać. Ale tak, z kałamarnicami zdecydowanie jest problem, ale no bo na to, że były, to się uzbierało trochę iksaków. Może to jest tak, że jak się wydoi cały atrament z nich, to one znikają, bo to są tylko takie worki pełne atramentu. Jak się wszystko desie, to zostaje worek, czyli dead. Dobra, zejdźmy na dół, podłączmy wszystkie ranchery, jakie posiadamy, żeby w końcu zaczęły działać, ale będzie lag. Tutaj na początku chciałem, żeby działał tylko jeden rancher. No dobra, energia płynie, ranchery działają. Będziemy zbierali tą wełnę. Później się okaże, jakiej wełny zapomniałem. Jaki kolor. No, wygląda na to, że mi się wydaje, że wszystkie mam. Bo białe owce, czarne... dobra. No kurczę, będę to musiał jakoś poustawiać. No ale mam tak, mam wszystkie podstawowe kolory, czyli biały, czarny, czerwony, zielony, niebieski, żółty. Moment, jeszcze raz. Biały, czarny, zielony, żółty, czerwony, niebieski. To jest 6 podstawowych, tak? Potem mamy... No gdzie, kurczę, 15 kolorów by było w Minecraftie? Coś mi umyka. No trudno, będę musiał po prostu poczekać, aż cała wełna spłynie i zobaczę, którego koloru mi brakuje, bo absolutnie mi się rachunek nie zgadza w żaden sposób. No i też pozostanie mi tylko i wyłącznie dokończyć tą zagrodę w taki sposób, aby dawało się z niej... No, żeby wejść tutaj i się nie wstydzić, czyli ściany, sufit z grubsza i oczywiście lampy, na które ciężko będę pracował, bo muszę chodzić, biegać i łapać kałamarnice. Co ja zrobiłem z tymi pokebolami moimi? No dłużmy to wszystko, bo nie wiem, o co kaman. Safari, co ja zrobiłem z safarinetem?
O, tu są, dobra, właśnie tak. Coś mi się wydawało, że gdzieś muszą być. No i dobra, i myślę, że po prostu będę musiał zasłonić tamtą dziurę. Na wszelki wypadek, jakby kawarnicę się okazało, że mimo wszystko to się w niej topiły. No i spędzić tam trochę czasu, ponieważ sprawdziłem, nawet w momencie, kiedy załadujemy chunk, one się niestety potrafią zdispawnować i to nie jest fajne, bo farba kałamarnic na obecną chwilę wydaje się tylko i wyłącznie dobrym pomysłem, jeżeli używamy spawnera. To też nie jest taki głupi pomysł, zapodać sobie grinder kałamarnic w oparciu o soul shardy. Wydaje się, że to nie będzie duży problem nazbierać wystarczającą ilość tego tałataństwa, żeby się spawnowało. No, wyłącznie. Coś mi klawisze w klawiaturze przestają funkcjonować, pewnie się sprężynki już poutleniały. A tymczasem w dzisiejszym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii to już będzie wszystko. Ja poobserwuję te kałamarnice. Dajcie znać, może jak ktoś się doliczył, którego koloru nie zapodałem. Zresztą i tak to będę musiał sprawdzić we własnym zakresie. I tak, i to wszystko na dzisiaj. W kolejnym odcinku być może zajmiemy się jednak tą bramą prowadzącą na górę na trawnik. No i też również zlikwiduję od razu tamtą farmę owiec, bo ona jest całkowicie zbędna, niepotrzebna. Thermal cover. To się nazywa fasad, tak? Fasadę. Aj, tam kurczę, się będę przejmował, prawda? To jest i tak test. Jak się okaże, że one po prostu znikają po odessaniu ich do sucha, to niczego i tak więcej nie stracę. Ale dzięki temu eksperymentowi mogę wbrew pozorom dużo zyskać. No chyba, że biedne wyskakują nam ze zbiornika, co raczej by się nie... To raczej jest chyba niemożliwe. Ale na wszelki wypadek również to obrócimy. Może trzeba będzie im zrobić dach. No i trzeba będzie zrobić tak, żeby nie wypływały i się nie dusiły. Ciężko powiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Cześć!